Do niecodziennego zdarzenia doszło na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Podczas kontroli wjeżdżającego do Polski samochodu celnicy udaremnili próbę przemytu monet pochodzących z czasów starożytnych oraz inne przedmioty o charakterze archeologicznym. Są to najprawdopodobniej starożytne monety rzymskie i greckie z wizerunkami głów postaci pochodzących z tamtego okresu w ilości 1419 sztuk. Wśród wykrytego towaru znalazły się także dwie figurki przedstawiające postać jeźdźca na koniu, trzy bransoletki, medalion, ostrze, a także figurka przypominająca egipskie bóstwo w kształcie ptaka. Przedmioty były przewożone w lnianych workach wymieszane z bilonem współczesnym. W bagażniku pojazdu celnicy odkryli jeszcze ukryte klasery z banknotami dolarów amerykańskich z okresu sprzed I wojny światowej, a niektóre liczące nawet półtora wieku. Dokładna ocena pochodzenia tych przedmiotów będzie znana po ekspertyzach wykonanych przez biegłych. Funkcjonariusze celni wszczeli przeciwko mężczyźnie postępowanie karne skarbowe. Wszystkie znalezione przedmioty zostały zatrzymane.